Jest to msza święta w grafiku mszy świętej niedzielnej waszej parafii, która w szczególny sposób jest dedykowana dzieciom. Z tej racji chciałbym najpierw kilka słów skierować do obecnych tutaj dzieci, a potem kilka słów do pozostałych uczestników tej liturgii. A może to słowo, które skieruję do dzieci, także w jakiś sposób trafią do waszych umysłów i serc. Drodzy rodzice i wszyscy tutaj zgromadzeni, wy jesteście przyszłością świata. Wy jesteście nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją. To są słynne słowa wypowiedziane na początku pontyfikatu przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Drogie dzieci, czy ktoś z was usłyszał takie słowa skierowane do was? Ty jesteś moją nadzieją. Tak bardzo na ciebie liczę. Tak bardzo mi zależy na twojej przyszłości. Być może nikt do was z takimi słowami się nie zwrócił, ale ja jestem święcie przekonany, że wasi przede wszystkim rodzice, patrząc jak dorastacie, jak przechodzicie z jednej klasy do następnej, tak w swoim matczynym i ojcowskim sercu myślą, kim on będzie w przyszłości. Podejmuje starania o to, żeby wyposażyć go wszystko, co najlepsze na całą przyszłość jego. I pod względem materialnym, i pod względem wykształcenia, rozrywki. Czy mój trud nie pójdzie na marne? Kiedyś, mając wizytację mojej rodzinnej parafii, poprosiłem dzieciaków, aby powiedziały przez mikrofon, tak żeby wszyscy słyszeli, kim chcieliby być w przyszłości. Oczywiście były różne propozycje, dzieciaki bardzo ochotnie podchodziły do mikrofonu i na to moje pytanie odpowiadały. Do końca życia mojego zapamiętam słowo, które wypowiedział na końcu chłopczyk. Chyba miał 7-8 lat. Taki blondynek. Dominik. Ja chciałbym być dobrym człowiekiem. Piękne, szlachetne pragnienie tego małego chłopca. Już go nigdy w życiu nie spotkałem, nie miałem takiej możliwości. Czy rzeczywiście jego pragnienie spełniło się i jest dobrym człowiekiem? Nie wiem. To bardzo szlachetne pragnienie. Powinno wam, drogie dzieci, towarzyszyć w waszym życiu od maleńkości. Bo to jest najważniejsze. Jak będziesz dobrym człowiekiem, to nikogo w życiu nie skrzywdzisz. Nikt z twojego powodu nie będzie płakał. Ani mama, ani tata, ani inny. Pan Jezus chce was w tym wspierać swoją siłą, swoim słowem. Jeśli przychodzicie na niedzielną mszę świętą, to między innymi chyba po to, ażeby się umocnić siłą płynącą od Jezusa w dobrym postępowaniu na tym etapie waszego życia. A teraz kilka słów do wszystkich tutaj zgromadzonych, zwłaszcza do rodziców. W momencie, kiedy odbywał się chrzest waszych dzieci, czy waszego dziecka, przed Kościołem wypowiedzieliście takie pragnienie,
że chcecie je wychowywać po katolicku. I tak jest, jeśli chodzi o was. Ale słuchajcie, wy jesteście maleńką cząstką całej rodziny parafialnej waszej, o czym wspomniałem na poprzednim mszy świętej. Wy jesteście nadzieją waszej parafii co do przyszłości, ale jesteście w zdecydowanej mniejszości. Wasza parafia nie może się odbudować po pandemii między innymi. Według ostatnich obliczeń, które były przeprowadzane w waszej wspólnocie parafialnej, wiecie, jaki procent mieszkańców uczestniczy we mszy świętej i to jesteście wy? 7%. 7%. Wy jesteście, już kończę, pierwszymi, najważniejszymi nauczycielami dla swoich dzieci, jeśli chodzi o wiarę, ale także o bycie prawdziwym, dobrym człowiekiem. Najczęściej jest tak, że jaka jest wiara rodziców, jakie jest postępowanie rodziców, taka jest wiara i postępowanie dzieci, które wzrastają w latach i w mądrości, patrząc, jak postępują i wierzą jego rodzice. Wytrwajcie w tym, kochani. I was wspierają także wasi dziadkowie, babcie, wasi rodzice. W ten czas będziecie mogli spełnić w sposób właściwy, odpowiedzialny to, do czego jesteście powołani przez Boga jako rodzice.